Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Ergalet. Gra z 96 roku, oczywiście wydana na automatach arcade. Na początek, tak jak zwykle, wrzucamy sobie trzy żetony. No i próbujemy rozgrywkę. Zaczynamy rozgrywkę. O, właśnie się rozgrywka zaczyna. Zobaczmy, o co w tym chodzi. No gra fajnie się zapowiada, fajnie wygląda. Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że jest to strzelanka typowa. Bo to już widać, mam nadzieję. Dobra, lecimy. Zbudujemy bombę. Dobra, ładnie bomba mi poszła. Trzy bomby chyba są z tego, co widzę. Życie chyba też trzy. Albo i nie trzy. Nie wiem. Jeszcze nie wiem na tą chwilę. O! O, znowu mi coś... Dobra, lecimy dalej. Kontynuacja jest. O, ładnie. Powiem wam, że nie najgorzej mi nawet idzie. Nie najgorzej mi idzie, słuchajcie. Oj, coś obraz mi tutaj... ścina. Ścina mi troszeczkę obraz, ale to jest emulator. To nie jest fizyczna maszyna, to jest emulator, dlatego mogą pewne takie właśnie, jak teraz widzicie, artefakty występować i nic niestety, mimo najszczerszych chęci, nie jestem w stanie na to poradzić. No tak to bywa. Tak to bywa i trzeba z tym żyć, jak to się mówi. No, o, jakiś kurczę tam. Dobra, tutaj rozwalmy do może bombami. Bo co ja mogę więcej zrobić? O! Jaki grad pocisków. No to... O, ale i tak go rozwalniłem troszeczkę. Teraz znowu z kolei on mnie. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście. O! No nie, no tutaj nie mam szans z takim kolosem. Większych szans wydaje mi się, że nie mam, ale udało się. No proszę. Chyba nie jest najgorzej. O. No i lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Nie śpimy, jak to mówią niektórzy. Jak to niektórzy mówią, nie śpimy. Dobrze. Ciekawy jestem, jak wam się ta gra podoba. Czekam na jakieś komentarze fajne. O. O, skończyły mi się trzy te. Dobra, słuchajcie, wrzucamy 10 kredytów. 9 można maksymalnie. Dobrze, to jeszcze 10 dorzucimy. W takim razie w ten sposób. I próbujemy szczęścia w ten desen. Ja się zastanawiam, tak już kiedyś to mówiłem, dlaczego w tych automatach można tylko maksymalnie 10 kredytów nabić. Jeżeli ktoś wrzuci, powiedzmy, 12 monet, to co? No to te 3 monety mu przepadają, znaczy 9 kredytów, nie 10, nawet tylko 9. To co? Ty reszta powyżej 10, powyżej 9 traci? No bo to tak trochę bez sensu powinno. Ile wrzucimy, tyle powinniśmy grać, a tutaj niestety okazuje się, że maksymalnie 10 można. Chyba, że tam jakaś blokada była tego okienka wrzutowego, ale nie przypominam sobie, żeby takowe coś występowało, nawet w oryginalnych tych automatach, żeby nie dało się więcej wrzucić. Można tam było wrzucać nawet cały worek tych żetonów, a niestety automat nam tylko zlicza do 9.
dziwne, to dla mnie niepojęte troszeczkę. No ale... Jak ktoś wie, dlaczego tak było to rozwiązane, to możecie też dać znać oczywiście. Bo jestem bardzo ciekaw. A może faktycznie jest jakiś wyjaśnienie tego, o czym ja nie wiem. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, zostawienia dzwoneczka, ale to chyba nie muszę mówić, bo wszyscy, którzy są zainteresowani tematem retro gier, mam nadzieję, że będą wiedzieli, w czym rzecz. O, proszę. Przenosimy się gdzieś tutaj, widzę. W dziwny sposób lecąc. O kurde, wieża Eiffla, patrzcie. Pod nami. Oczywiście kontynuujemy, bo jakby inaczej. Oj. Ciężko. Znowu się rozwaliłem, no nie. 5 kredytów mi już tylko zostało w górnej części kanu, tam macie informację. Znowuż. Niedobrze, o! Niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Tutaj wiele chyba nie pogram, coś mi się wydaje na tej planszy. A nie, udało się, patrzcie. Pokonałem go. Fajna wieża Eiffla? Chyba to wieża Eiffla, nie wiem. No proszę, 135 tysięcy. Zaliczone. No to lecimy dalej w takim razie, lecimy dalej. Nie ma co się obcym dalać. O, kolejny przeciwnik. Nie. Nie. Ciężko. Już mnie kciuk boli od naciskania tego przycisku Fire, a niestety nie ma autofire'a, tak żeby przytrzymać i żeby to samo strzelało. Nie da się tak. W niektórych grach to działa, ale akurat tutaj nie. Trzeba niestety wyduszać, czym szybciej, tym lepiej. No. Przydałaby się taka funkcja w padzie, żeby była wbudowana po prostu, że wiecie, trzymamy albo załóżmy jakiś włącznik, żeby to można było uruchomić automatycznie. No ale niestety. W jakimś modelu może są, ale nie w moim. Tu niestety muszę mięśnie kciuka wyrabiać ostro. O, ładnie, dobrze. Ładnie, dobrze. Fajnie. O, patrzcie, jak teraz strzelam. Jeszcze z jakimiś takimi dziwnymi tymi. Dlatego jeszcze... O, rozwalili mnie. No dobrze, trudno czy dobrze? No niedobrze. Mówi się trudno. I żyje się dalej. No, 130 tysięcy. No lecimy. Lecimy, nie śpimy. Oj. O, ładnie, dobrze. Udało się go w końcu rozwalić. Myślałem, że będzie gorzej. Oj. Niedobrze. Ostatni kredycik mi został. Ostatni kredycik, słuchajcie. Znaczy ta imitacja w jakiś dziwny sposób. Za każdą kontynuacją myślałem, że to będzie rosło. A tu jest, jak ja kontynuuję, to ta punktacja się zeruje, patrzcie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagi, właśnie teraz to zauważyłem. Tak spojrzałem na punkty, no i okazuje się, że
w momencie, kiedy kontynuujemy, to zaczynamy kontakt cudzy, ale chociaż idziemy dalej. Więc dziwne to troszeczkę jest. Dziwne, niepojęte. A. No i ostatni kredyt. A. No to może być ciężko, słuchajcie. To może być ciężko, naprawdę. No. A, patrzcie. Co bym nie zrobił, to mnie i tak dopadnie. No i więcej nie mamy kredycików. Zobaczymy, czy będzie wpis. Wątpię, słuchajcie, bo za każdym razem, mówię, to nic mi się resetuje, także nie wiem, czy tutaj mi się uda zdobyć wpis. Za chwilę się przekonamy. No. I czy jest wpis? No niestety nie ma, patrzcie. Wpis zaczyna się tam chyba od 287 tysięcy. No ja miałem zdecydowanie mniej. No nic, trudno się mówi. To na dzień dzisiejszy byłoby tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do wypowiadania się w sekcji komentarzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego odcinka zapraszam. Trzymajcie się, cześć!